Mimo tego, że mój internet generalnie ze mną dość dobrze dzisiaj współpracuje, to być może fala tych pięknych opadów i jednak szybkiego pojawienia się jesieni powoduje, że niestety nie wszystko oswoiło się jeszcze z zimnem, które jest. Tak jak wspominałam we wcześniejszej części, program jest takim dobrym punktem, żeby faktycznie podziałać i rozszerzać swoje działania w zakresie programowania, kodowania. Mówiłam o tym, że można spełniać się w ramach Kołbi, w ramach godziny kodowania, w ramach Scratch Day, wioski Świętego Mikołaja. Natomiast dodatkowo, gdzie szukać inspiracji i materiałów? Otóż na stronie Zaprogramuj Przyszłość w zakładce Materiały, na stronie kolibgov.pl, Wikipedii Mistrzów Kodowania, no i właśnie na stronie m.in. stowarzyszenia, gdzie znajdziemy na YouTubie, na ich kanale wszystkie zebrane webinary, na które jest można znaleźć m.in. informacje dotyczące pozostałych webinarów. Wiem, że często ten temat pojawiał się na webinarach ze strony uczestników, albo nie mogłam być na tym i na tym. W związku z tym, co mogę z tym faktem zrobić? No i okazuje się, że faktycznie nagrywanie tych webinarów, mimo jakichś tam trudności technicznych, powoduje, że możecie je w pełni sobie odtworzyć na YouTubie z możliwością zatrzymania, powrotu, wybrania zakresu tematycznego, który nas interesuje i faktycznie wyszukania informacji, które są dla nas kluczowe. Dodatkowo taką inicjatywą, która już jest co prawda za nami, ale warto o niej pamiętać w kontekście kolejnych lat i września, ponieważ wrzesień obfituje w takie dwa wesołe święta. Mianowicie 13 września mamy Dzień Programisty, który można również w szkole w wesoły sposób obchodzić, właśnie realizując różnego rodzaju inicjatywy. Czyli może to być forma takiej inicjatywy wewnętrznej, którą się realizuje. No i dodatkowo już za nami 15 września był Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli takie święto, w którym odkrywamy dziecięce talenty i kreatywność, rozwijamy kreatywność dzieci. Na stronie Dot Day można znaleźć informacje na temat tej inicjatywy. Na temat tej inicjatywy International Dot Day. Masę inspiracji, pomysłów, propozycji. Ponadto na Facebooku można odnaleźć sobie fanpage Dnia Kropki, ponieważ właśnie w ramach Dnia Kropki i tego, że kropka jest swoistym symbolem, między innymi można znaleźć masę inspiracji, propozycji, kodowania, szyfrowania, łamigłówek z kropką, zadań logicznych z kropką, różnego rodzaju gier, aplikacji, które można w ramach tego dnia wykorzystać, ale nawet jeśli nie obchodziło się dnia kropki, to materiału jest na tyle dużo, że faktycznie można kropkowe aktywności na przykład wprowadzić jako rytuał na rozpoczęcie tygodnia, na przykład w poniedziałek, aby przypominać dzieciom inicjatywie o tym, żeby wierzyły w siebie, bo naprawdę materiału, zakropkowanego materiału jest naprawdę ogrom, który jest nie do przerobienia, że tak pozwolę sobie ująć, w ramach tylko i wyłącznie dnia kropki. Do tego w waszych zestawach we wrześniu, w zestawach do szkół pojawiła się mata zakropkowana, czyli dotta, która właśnie powstała w związku z obchodami Dnia Kropki. I ma być dla was takim ułatwieniem, jeśli chodzi o dostęp do materiału. Dlatego, że pozwala na realizację części aktywności tak, jak na macie dłużej. Co w momencie, kiedy realizujecie program przy większej liczbie uczestników, tak jak wcześniej pisała Ania,
Między innymi w jej szkole jest 6 osób, więc automatycznie można, korzystając z zakropkowanej maty, spowodować, że nie ma tak dużego ciężaru obłożenia, jeśli chodzi o korzystanie z maty. Dodatkowo świetnie na niej pracuje się przy użyciu kubeczku. No i jest taką płynniejszą matą, jeśli chodzi o pracę na, że tak powiem, na skosach, dlatego że łączenie tych kropek, łączenie punktów przy użyciu na przykład rurek bądź na przykład patyczków ze studni Jakuba bądź jakiegokolwiek innego materiału, którym dysponujecie, pozwala na tworzenie różnych obrazków, kodowanie informacji właśnie przy użyciu tego skosu, który nie pojawia się w taki bardzo naturalny sposób przy pracy z matą, z kafelkami. Tym bardziej, że początkowo pracując z dziećmi w klasie pierwszej, że jest tak, że pierwszaki jeszcze nie mając całej bazy literowej, jednak nie wchodzą tak bardzo płynnie pracę na współrzędnych, więc tutaj wystarczy tak naprawdę określić punkt początkowy, od którego zaczniemy układać elementy, na przykład zaznaczyć go naklejeczką z kropką tutaj i wydawać jedynie polecenia, w których będziemy mówić, ile rurek układamy na prawo, na lewo, do góry, na ukos. Sama będę jutro dzieciom takie ćwiczenie wprowadzała, bo będzie dyktando graficzne z kotkiem. Przy okazji realizacji tematu z edukacji polonistycznej i przewodniczej, więc mata zdecydowanie się w tym obszarze przyda. Potem dzieci będą mogły już w taki płynny sposób odkodowywać takie informacje, kiedy dostaną materiał zaproponowany i zapisany na kartce. Ponadto mata jest idealna do wszelkiego rodzaju aktywności związanych z kubeczkami, tak jak wspomniałam wcześniej. Pozwala na to, żeby między innymi ułożyć kolorowe dywaniki, szukać elementów wspólnych, odnajdywać określone sekwencje, ruchy, kolory, tak żeby poćwiczyć nieco percepcję wzrokową u dzieciaków, żeby faktycznie zachęcić ich do skupienia na tym, co jest na macie. No dodatkowo już samo przeliczenie kropek jest dla dzieci atrakcyjne, bo faktycznie chcą wiedzieć, ile tych kropeczek jest. Matę można sobie także pobrać w wersji do wydruku ze strony mistrzów kodowania. Gdzie są opisane dokładnie aktywności związane z tą matą, które są proponowane przy użyciu dotek. Dotki to są takie kolorowe kółeczka, które dostaliście w zestawach do maty dotty, które stanowią taki dobry materiał między innymi do rozmów z dzieciakami w zakresie budowania opowieści, tworzenia historii jakiejś przygody, a ponieważ na dotkach ukryte są różnego rodzaju symbole i elementy, to dodatkowo można jeszcze wyłapować te podobieństwa i różnice. A ponadto mają one wersję zarówno kolorową, jak i czarno-białą, więc dzieci mogą stworzyć swoje dotki, mogą je pomalować według uznania, mogą stworzyć w ogóle swoje obrazki, które będą wykorzystywać, lub po prostu bazować na tym, co jest przekazane w programie. Dodatkowo takim zadaniem, które ja osobiście bardzo lubię wykorzystywać na macie z dotką, jest gra tak zwanego samotnika. Być może część osób, które będą miały może kiedyś okazję obejrzeć ten webinar, będą widziały. Gra polega na zbijaniu pionków w taki sposób, żeby zejść do jak najmniejszej liczby pionków na macie. Przeskakuje się tak jak widać, czyli na puste pole mogę przeskoczyć tym pionkiem i wtedy tego zabieram, a ten ma miejsce już tutaj.
więc przeskakuję do przodu, do tyłu, nie na ukos, tak, żeby jak najmniej pionku zostało na macie. Oczywiście o grze samotnych można sobie też poczytać w internecie. Między innymi wpisując samotnik w wyszukiwarce można też znaleźć wersję tej gry online, więc jeżeli dzieciaki ją przeanalizują w wersji dywanowej, to potem można sobie spokojnie do tego wrócić. Więc być może to będzie aktywność, którą w ramach Codeweek będzie można sobie za niedługo zrealizować. Ja bawię się z dziećmi też w taki sposób, że nie układamy tego tradycyjnego schematu, który tutaj można znaleźć na ekranie, tylko układamy w kolorowe kubeczki wszystkie na macie i kujemy kubeczki w zespołach, tak, żeby uzbierać jak największą liczbę kubeczków dodatkowo w określonym kolorze. Tak sobie ostatnio pomyślałam, że można jeszcze tą grę nieco podkręcić, mianowicie dzieci mogą losować kolor, który mają zbierać tajniacko przed tą drugą drużyną, tak żeby ta nie wiedziała, który kolor jest zbierany i nie przyczaiła szybko, co jest grane, więc może być na przykład dwa lub trzy takie kolory, więc to może być taki jeszcze dodatkowy element, żeby faktycznie taką atmosferę skręcenia w daną zabawę z kolorem dodatkowo wzbogacić. Oczywiście pamiętamy o tym, że pracując z dziećmi na takich aktywnościach, trzeba pamiętać o tym, że kierujemy się głównie zasadą dobrej zabawy, więc nie zależy nam na tym absolutnie, żeby dzieci nam się posprzeczały, pokłóciły, tylko na tym, żeby głównie się dobrze bawiły, więc możemy w ogóle zrezygnować z elementu gry na kolory, skupić się na aspekcie zbijania, liczenia kubeczków. Można w ogóle poprosić dzieci, żeby policzyły, ile udało im się zebrać, ile jeszcze zostało. Więc taką sprawność matematyczną dodatkowo można sobie tutaj generować. No a ponadto plansza będzie świetną też przestrzenią do zabawy na osi symetrii. Dlatego, że możemy sobie ją podzielić na przykład przy użyciu taśmy malarskiej na pół i wtedy powstaje nam plansza w układzie 4x4. Możemy sobie układać tutaj elementy właśnie na takiej zasadzie dołóż kubeczek symetrycznie do kolejnej części. Ja tak się bawię często z dziećmi, że są drużyny w kolorach i dziecko na przykład układa kubeczek tutaj. I proszę, aby odnalazło, kolejna grupa odnajduje, gdzie znajdowałby się ten kubeczek symetrycznie w stosunku do ich ćwiartki. I tworzą sobie, raz panie to nazwały tworzeniem takich kolorowych serwetek. Podoba mi się to określenie, muszę przyznać, no bo faktycznie serwetka, jak się tak złoży na cztery, to ona będzie w formie takiego układu ze sobą spójna. Więc też tak jakby to, co robiłyście do tej pory, co było robione do tej pory na macie dużej, jest jak najbardziej do przerobienia, do zrealizowania na macie kropkowej małej. No a ponadto ten układ, który jest tutaj, pozwala także, układ 4x4, pozwala także na granie na tej macie w grę Trio, którą zapewne znacie ze szkoleń, więc można faktycznie tutaj w tym zakresie sobie troszkę na bogato podziałać i zrealizować nieco więcej zadań. Ja mam taką nadzieję, że Dotta będzie taką pozytywną odmianą, alternatywą do wykorzystywania podczas zajęć, a dodatkowym atutem Dotty w stosunku do maty dużej jest to, że jest po prostu mniejsza i łatwiej ją zabrać, więc będzie się świetnie, świetnie sprawdzała, jeśli chodzi o realizację wyzwań na zajęciach z rewalidacji indywidualnej, z terapii pedagogicznej, więc faktycznie będzie można spokojnie wykorzystać te elementy. I ja także szczególnie zachęcam do tego, żeby właśnie, jeśli ktoś ma jakieś jeszcze ewentualne wątpliwości lub obawy, a wiem, że tych godzin z zakresu terapii, rewalidacji naprawdę w szkołach jest coraz więcej, żeby właśnie elementy programowania i kodowania wykorzystywać na takich zajęciach, dlatego że świetnie budują zespół, uczą radzenia sobie między innymi z porażką, uczą akceptowania błędów, dostrzegania w nich wartości, a trzeba pamiętać, że dzieci, które mają jakieś trudności, no,
trudności czy też specyficzne potrzeby edukacyjne faktycznie potrzebują tej akceptacji, potrzebują takiej przestrzeni życzliwości, w której będą się mogły rozwijać. I kodowanie na to świetnie pozwala, bo zabawy i forma zadań jest dla dzieci przyjemna, łatwa w przyswojeniu, no a ponadto dochodzi jeszcze czynnik związany z atrakcyjnością tych narzędzi, które są. I tak naprawdę coś, co z pozoru mogłoby się wydawać dzieciom takim przykrym obowiązkiem, jak chodzenie na zajęcia dodatkowe, może być w taki sposób urozmaicony. Ja miałam okazję prowadzić zajęcia z dzieciakami w ramach różnych inicjatyw, ale także w ramach terapii i faktycznie było to dobre rozwiązanie. A kiedy miałam okazję kiedyś rozmawiać z paniami, które uczą w szkolnictwie specjalnym bądź w szkołach integracyjnych, to faktycznie okazuje się, o dzień dobry Ewa, witam Cię. Tak z zaskoczenia gdzieś tam skoczyłaś. Faktycznie wykorzystanie tej dotki pozwalało na to, żeby urozmaicić te zajęcia, no i pani wspominało, że można spokojnie wzorówki wyrzucić do kosza. Ewo, czy ty mnie słyszysz, bo tak wskakujesz w trakcie webinaru, ja się bardzo cieszę, że wskakujesz, bo Ania, która była, zniknęła, a mamy troszkę problemów technicznych z click meetingiem i czasami wyrzuca nam tutaj łączenia. Witaj Ewo. Ewa, słuchaj, jakbyś mogła powiedzieć, z jakimi dzieciakami realizowałaś program w tamtym roku, jakie dzieciaki w tym, być może mogę pewne rzeczy Ci powtórzyć, bo jak widzisz, tłumów nie ma, więc mam ten komfort, że mogę to zrobić. Gdybyś mi powiedziała, jakie dzieciaki w programie, a jakie w tym roku, czy ta sama grupa, czy nowa. W jakim wieku dzieci, która klasa? Może być też czasem tak, że ja będę niknęła, bo miałam dzisiaj opóźnienie w ogóle z wejściem na platformę. Okazało się, że są chyba jakieś dzisiaj duże obciążenia i po prostu utnie nam zrywa łącza. Okej, klasa druga. Teraz kontynuuj trzecią. Świetna sprawa. Słuchaj Ewa, to ja pozwolę sobie troszkę wrócić do tego, o czym mówiłam wcześniej, gdy była Ania. Mam świadomość, że jak będziecie domykały teraz działania związane z projektem. No właśnie tak, były, tak. Są takie momenty, że tak wyskakuje, ja od nowa się loguję, bo to w ogóle wszystko było wyłączyło, ale cieszę. I teraz też tak będzie coś widzę skakać niestety, no ale już nie mam na to wpływu, nawet komputer mam podpięty na stałe do łącza przez kabel, więc proszę Cię o wyrozumiałość, ale ponieważ taki dzisiejszy webinar ma za zadanie podsumować pewne rzeczy związane z projektem i pokazać takie nowe obszary, które mogą być zrealizowane w ramach działań w nowym roku, to też podpowiem parę rzeczy, które być może będą dla Ciebie istotne, tym bardziej, że masz klasę trzecią i w związku z tym faktycznie już masz taki potencjał tam ludzki, z którym możesz fajnie podziałać. Ewa, czy Ty kojarzysz jakieś inicjatywy takie międzynarodowe, które są realizowane w związku z programowaniem? Czy coś kojarzysz takiego? Okej. No to chciałam Ci podpowiedzieć parę takich rozwiązań, które być może urozmaicą twoje zadania, wrzucę ci też linki do różnych stron, na których można znaleźć aktualne inspiracje do tego, z czym podziałać. Co to znaczy bydgoskiego bąbla? Nie znam. To jest taki projekt w waszym rejonie?
O super, to ja chętnie o tym poczytam. Na czym polegał ten projekt? Aha, czyli edukacja matematyczna. Super, to ja chętnie poczytam. Pierwszy raz się spotkałam z tą nazwą, bo to. O, matematyka. Tak, Dąbrowski już zdecydowanie bliższy obszar. Fajna sprawa. Co ja właśnie dzisiaj zaczynając webinar, rozmawiając z Ewą, Boże, z Ewą, z Anią. Ewa, to ty. Rozmawiając z Anią, właśnie mówiłam o tym i pokazywałam zapisy w podstawie programowej, w których poza tą edukacją informatyczną, w której programowanie jest zapisane w dość taki bezpośredni sposób, bym powiedziała, to czasami, ponieważ ujęte jest słowo programowanie, jest ujęte stricte w edukacji informatycznej, to czasami jest tak, że niektórzy mówią, a no to programować możemy tylko na informatyce, co jest bardzo mylne, dlatego że w każdym w zasadzie obszarze edukacji i w tych, które są przewidziane dla edukacji polonistycznej, społecznej, technicznej, matematycznej, tak jak wspominasz, można odnaleźć te elementy, które niezwykle w kodowaniu i programowaniu kształtujemy, czyli rozwój logicznego myślenia, dostrzeganie analogii, praca z instrukcją, praca w zespołach. Więc ja zaraz w czacie znajdę Ci taki link, który ja bezpośrednio podesłałam wcześniej. Właśnie do tego pliku z podstawą programową, bo czasami jest tak, że chcemy przekonać kogoś do tego, że nasze działania są słuszne, ale okazuje się, że troszkę nam brakuje argumentów formalnych, ponieważ mamy taki czas, że ludzie wszyscy chcą mieć od razu powiedziane, z czego to wynika, jeśli chodzi o kontekst prawny. Dlatego analizując podstawę programową, zaznaczyłam w tej podstawie, w zakresie oczywiście edukacji wczesnoszkolnej, gdzie umiejętności rozwijane poprzez kodowanie i programowanie jeszcze się pojawiają poza edukacją informatyczną. Więc wrzucam Ci link, ja Ci już go nie będę omawiała osobno, natomiast zachęcam do tego, żebyś sobie go zapisała w jakimś pliku tekstowym. Bo to jest taki materiał, który opracowywałam, to znaczy zaznaczałam, gdzie można co odnaleźć. No i jak sobie prześledzisz ten dokument, no to faktycznie to, co robiłaś w ramach programu, można odnaleźć w przeróżnych obszarach. No i tym bardziej się cieszę, że masz klasę trzecią i że takie pozytywne doświadczenie, jeśli chodzi o zakres matematyczny, informatyczny i nie tylko, bo być może faktycznie uda mi się Ciebie zachęcić do tego, żeby troszkę z tego wycisnąć więcej dla siebie. Otóż te trzy inicjatywy, których logotypy możesz tutaj zobaczyć na ekranie, to są takie wydarzenia, które przed nami i one mają charakter międzynarodowy, co oznacza, że w działaniach można się inspirować tym, co dzieje się w innych państwach. Faktycznie w wielu krajach świata i poczyni te wydarzenia takimi dość mocno prestiżowymi, powiedziałabym. Dodatkowo Polska dość tak aktywnie włącza się w te inicjatywy, no i między innymi staje fury, jeśli chodzi o. Super, to mieliście taki tydzień z kodowaniem w ramach działań przyszłych, dobrze rozumiem? No właśnie. I teraz, ponieważ program się tak naprawdę gdzieś tam finalizuje i domyka, to warto sobie znaleźć takie punkty, z którymi można ten program sobie dalej realizować z dziećmi, już w takiej nieformalnej stronie odnośnie zaprogramu przyszłość, ale ogółem programowania w szkole. I od 6 do 21 października odbywa się taka inicjatywa, która się nazywa Code Week. Potocznie tydzień kodowania, ale jak sama pewnie słyszysz i zauważyłaś, od 6 do 21 października to jest nieco dłużej niż tydzień, no ale właśnie również dlatego, żeby więcej osób mogło w tę inicjatywę się zaangażować. I na stronie CodeWeek.eu, ja za chwileczkę się to podlinkuję. Istnieje możliwość,
dodawania sobie wydarzeń, które się będą w terminie od 6 do 21 października odbywać w Polsce. I zachęcam Cię do tego, za chwileczkę pokażę na stronie jeszcze, jak to zrobić. Zachęcam Cię do tego, żeby sobie takie wydarzenie zarejestrować, bo już taką tradycją się stało, że pierwsze 1000 wydarzeń w Polsce jest nagradzany. W tamtym roku między innymi właśnie pierwsze 1000 inicjatyw dostawało piękne zestawy gry Kodirobi, wydrukowane, gotowe na sztywnym, grubym papierze do wykorzystania z dzieciakami, każde w osobnej zapakowanej kopercie z instrukcją, więc faktycznie cała klasa się mogła bawić. No i dostawała to każda osoba, która rejestrowała wydarzenie. Jak sobie wejdziesz na tą stronę, ja zaraz spróbuję się przepiąć. Okej, ja już chyba nawet nie będę próbować przepinać, ja tylko po prostu Ci opowiem, a Ty jak sobie otworzysz u siebie na komputerze, to tak będzie lepiej, bo po prostu widzę, że dzisiaj każde przełączenie się między czymś to jest jakiś kosmos. Jak sobie odpalisz tą stronę, jeśli odpalisz ją sobie przez Chroma, to u góry zwykle się pojawia taki znaczek z tłumaczeniem, warto go sobie kliknąć, bo wtedy strona Ci się będzie tłumaczyć i nie będzie takiego problemu. No to jak sobie wejdziesz na tą stronę i klikniesz sobie na events, na wydarzenia, to otworzy się tam taka mapka, między innymi na której będzie widać Polskę i tam widać, ile jest aktualnie zarejestrowanych wydarzeń. Na ten moment tam było 400 czy 500 coś, czy 600 w całej Polsce. Natomiast w tamtym roku było około 2,5, więc faktycznie więcej. Mieliśmy drugie miejsce. Więc nawet Ministerstwo Cyfryzacji, widziałam dzisiaj na fanpage'u, ogłosiło konkurs taki, że jeszcze jak dodatkowo nagra się krótki filmik związany z promocją tego wydarzenia, zaprosi się znajomych, to też bierze się udział w dodatkowym konkursie, więc może warto się tym zainteresować, bo to faktycznie wkrótce. I tam na tych wydarzeniach jest taki plusik, można na niego kliknąć, to oznacza dodaj wydarzenie. I to dodaj wydarzenie powoduje, że możemy wpisać dokładnie, co będziemy robić, krótką charakterystykę, z jaką grupą wiekową, czym będziemy się zajmować. Tam jak klikniesz sobie na to tłumaczenie, to się między innymi pojawiają takie opcje. Zabawne zabawy z kodowaniem, jakieś tam zabawy z robotami. No i właśnie można sobie to wybrać. Ten opis nie musi być bardzo obszerny. I w okresie od tego 6 do 21 października pisać sobie, że w tym dniu planujesz w ramach takiej i takiej lekcji, bo to już masz w swojej głowie, zrealizować z dziećmi zadanie związane z godziną kodowania, bo nie z godziną, tylko właśnie związane z kodowaniem. Będzie się odbywać na tej i na tej lekcji, bo nie ma jakiegoś tam limitu, że to się musi odbywać przez dzień, dwa, pięć, sześć godzin. Nie ma to kompletnie znaczenia. I takie wydarzenie rejestrujesz. Potem wpisujesz tylko kilka informacji na temat tego, czy zostało zrealizowane, czy domknięte i można uzyskać też taki certyfikat realizacji takiego wydarzenia. Więc ja zachęcam, bo faktycznie Kodirobi się w szkole przydaje. Tak mi się wydaje, że Kodirobi jest także w tym roku, ale być może coś innego. Niespodzianek nigdy nie za wiele, więc zachęcam, bo to się dzieje za niedługo, a jest to taka pozytywna inicjatywa. No i dodatkowo podejrzewam, że na szkoleniach, analizując różnego rodzaju aplikacje, na pewno mówiliście o tym, że jest coś takiego jak godzina kodowania, bo w ramach między innymi godziny kodowania działacie na Kodable, na Code.org. Super, to dziewczyny wpisywać i naprawdę niech Ania rejestruje sobie osobno, ty sobie rejestruj osobno wydarzenie, bo faktycznie warto. No i dodatkowo plusem jest to, że zawsze jest to międzynarodowa inicjatywa, więc zawsze jeszcze w ramach takich doświadczeń tutaj i wymian czegoś innowacyjnego w szkole myślę, że będzie dobrze widziana, dzieje się to już wkrótce. Natomiast godzina kodowania odbywa się w grudniu, w takim przedziale czasowym plus minus 10 grudnia. To jest też w zasadzie tydzień, więc ja mówię, to taka fantazja. Chociaż godzinę kodowania można realizować przez cały rok, ale też w ramach tych działań
zachęca się dzieciaki do tego, żeby, i też rejestruje się wydarzenie, zachęca się dzieciaki do tego, żeby właśnie tą godzinkę na kodowanie poświęcić. Jeżeli zrealizują całe zadanie na stronie godzina kodowania, można znaleźć dokładnie inspirację, opis wydarzenia i różne pomysły. To jeśli zrealizuje się na przykład cały program w ramach co-org, na przykład przyjdzie się tam całą godzinę kodowania z Minecraftem lub inne, to dostaje się certyfikat imienny i dzieciakom naprawdę się to podoba i faktycznie cieszą się z tych dokumentów. No i zwykle na godzinę kodowania rokrocznie pojawia się jakaś nowa aplikacja bądź jakaś nowa zakładka, w której można realizować inne zadania niż co roku. Dodatkowo należy pamiętać, że to jest też taki sprzyjający okres, jeśli chodzi też o taki okres świąteczny, mikołajkowy. I między innymi, nie wiem czy widziałaś, ale Google w grudniu wypuszczają w formie takiego kalendarza, tak jak przed świętami z okienkami, wypuszczają w formie takiego kalendarza, taki wirtualny kalendarz Wioska Świętego Mikołaja. To warto się tym faktycznie w grudniu zainteresować. I nie jestem w stanie ci tego w tym momencie pokazać, ponieważ wioska jest zamrożona. Ale muszę przyznać, że materiał genialny i świetny do wykorzystania na zajęcia komputerowe. Dodatkowo można zainstalować aplikację na tablecie. Aż zaglądnę, czy moja wioska się przypadkowo nie zdezaktualizowała na tablecie. I tam codziennie się odświeża jedno nowe zadanie. I można zaproponować dzieciom rozwiązywanie tych zadań codziennie. Ja muszę przyznać, że w grudniu w moich klasach to jest zawsze szał, bo mało kto to kojarzy, wbrew pozorom. No dodatkowym atutem jest to, że te zadania się pojawiają co chwileczkę nowe. No i właśnie w ramach tych zadań, poza takimi grami, rzekłabym, tradycyjnymi dla dzieci, można odnaleźć właśnie zadania związane z programowaniem. Na przykład było takie ćwiczenie, w którym elfy tańczyły, wykonywały jakiś układ taneczny, a potem dzieci miały zapamiętać, co zatańczyły elfy i zaprogramować je od nowa, czy faktycznie ten drugi elf powtórzył dokładnie taniec tego pierwszego. To była jedna z takich naprawdę klawych rzeczy. I jeszcze jedna, która ma fajne zastosowanie i zwykle, bo już ta wioska jest drugi albo trzeci rok, przynajmniej w mojej wiedzy, było takie zadanie, że spadały takie strzałki, być może realizując zadania z Makey Makey widziało się to w innym miejscu, albo na taką świąteczną oprawę, spadają strzałki i trzeba naciskać na te strzałki, które spadały, więc świetna sprawa, jeśli chodzi właśnie o podpięcie między innymi sprzętu i Makey Makey, bo faktycznie można to sobie zrobić przy użyciu ekranu, w klasie, przygotować sobie tylko pady, załóżmy z tekturek, z folią aluminiową, żeby dzieci mogły klikać rączkami w te pady i zbijać te strzałeczki. No i faktycznie można sobie to jeszcze w taki sposób powiązać. Więc to jest tyle pozytywne, że też w ramach tej godziny kodowania można sobie zaproponować z dzieciakami różne inne aktywności właśnie związane z kodowaniem. No i Scratch Day. Scratch Day to jest wiosna, czyli urodziny naszego scratchowego kota. Też realizuje się różne wydarzenia z tym związane. Wpisując sobie Scratch Day w wyszukiwarce, na pewno nie braknie inspiracji. My na przykład graliśmy wtedy w takie Cody Robi. Przepraszam, a tak przy okazji pokażę. Muszę podnieść tutaj, o. To jest taka, już nie podpinam tabletu, bo boję się, że wszystko wybuchnie, ale między innymi widzisz, ja mam taką, to jest taka aplikacja na tablet, tam tu śnieżynki fruwają, są różne gry, zagrań, zadania i są takie klawy, elfy, więc można faktycznie tutaj podziałać. Natomiast w przypadku Scratch Day są wszelkiego rodzaju aktywności, w których zaprzyjaźniamy dzieci z naszym scratchowym kotem. W ramach ciekawostki tylko dodam, że w tym roku wyszedł Scratch 3.0, wersja beta. Najzabawniejsze jest to, że kot w ikonce ma trzy oczka, więc wygląda prześmiesznie, więc to, co jest Scratch 3.0, to można zobaczyć, on ma nieco inny interfejs,
troszkę inaczej ułożone polecenia do wprowadzania, ale ma taką atrakcyjną szatę graficzną, bardziej rozbudowane menu, jeśli chodzi o dźwięki, więc faktycznie można się powolutku przez tego Scratcha 3.0 przegryzać. A myślę, że informacja o tyle istotna, że jeżeli pracujesz z klasą trzecią, to działając teraz w oparciu o juniora, na przykład wchodząc w dwójkę, kończąc z nimi klasę trzecią, możesz ich na przykład wkręcić w Scratcha, 3.0. Jest. Ale pierwszy raz mi się tak zawiesiło, że ja zniknęłam, a mogłam pisać na czacie. To taka nowinka. No i myślę, że już jesteśmy co prawda w trakcie, ale może obchodziłeś się w swojej szkole, może dostałeś ci taki cynk na temat takiego święta? Czyli dzień kropki w brzozie się odbywał. A nie! No, to właśnie no jako tak, czy no jako nie. Słuchaj, zachęcam do tego, żeby zainteresować się dniem kropki, bo to jest inicjatywa, która się odbywa 15 września. To jest takie święto, w którym celebrujemy dziecięce talenty i nie tylko, w którym odkrywamy w ogóle talenty w dzieciach i staramy się im uświadomić, jak wielka potęga w nich tkwi. Masę materiałów na stronie Międzynarodowego Dnia Kropki. Wszystko bazuje na filmiku, który jak piszesz sobie na YouTubie Dzień Kropki odnajdziesz, filmik o Waszli, która w ogóle nie wierzyła w siebie i o właśnie, Szkoła Cogito w Poznaniu, bajeczna sprawa, to łączy nas plan daltoński, jeśli w tym zakresie w Cogito miałaś okazję podziałać. No właśnie, no to właśnie. A, no to zdecydowanie. Kogi to dobra inspiracja. I właśnie w ramach tego Dnia Kropki odbywa się tak, szkoła frenetowska, ale wykorzystują elementy planu daltońskiego. O, proszę, super działka, to tylko pozazdrościć. Mi się bardzo te koncepcje podobają. No Bydgoszcz jest daleko, bo ja do ciebie nadaję z Krakowa, ale zdecydowanie bliskie mi rzeczy. W takim zakresie mentalnym i patrzenia na edukację dzieci. No to tym bardziej, dziewczyny, podziałać z nim kropki, zainteresować się tematem, ponieważ jest taki fanpage na Facebooku, właśnie jest i strona, która się nazywa Dzień Kropki i można sobie, i Smoka Wawelskiego, i można sobie na tym Facebooku znaleźć masę inspiracji i zbierać je już pod kątem przyszłego roku. Bo faktycznie jest tego sporo. Dodatkowo jeszcze podpowiem, że nasze webinary są już pozbierane. Nasze webinary są już pozbierane na YouTubie. No i były takie sygnały ze strony różnych osób, że brakuje im informacji. Brakuje im informacji na temat wykorzystania DOTA, na temat Makey, no można wymieniać. No i właśnie między innymi na YouTubie, na kanale Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania
Można zobaczyć zebrane nasze webinary dotychczasowe, te, które były, bo mam świadomość, że nie zawsze terminy, które były proponowane, były dogodne dla Was, bo był to gorący okres, działo się dużo rzeczy. To zachęcam do tego, żeby sobie faktycznie na ten kanał wchodzić. Webinary są opisane pod kątem tematu i miałam przyjemność prowadzić część z nich i faktycznie rozkładaliśmy na części pierwsze pewne rzeczy, między innymi stricte jak pracować z wykorzystaniem tylko DOTA na przykład na zajęciach, jak z Dashem, jak tworzyć interakcje, jak tworzyć opowieści w Scratchu Juniorze, jak je wykorzystywać pod kątem dnia kropki. To są niektóre z tych webinarów. Właśnie był też taki webinar o wykorzystaniu kostek i gier planszowych do kodowania, więc zachęcam do tego, żebyś z takim materiałem się zapoznała, bo on jest już gotowy i powiedziała też dziewczyno, że takie narzędzie jest dostępne, bo już faktycznie na YouTubie to ruszyło. No i między innymi za niedługo na pewno pojawi się właśnie webinar związany z dniem kropki, bo końcem sierpnia taki webinar miałam przyjemność prowadzić, więc być może będzie to troszkę inspiracji na kolejny rok. Natomiast nie da się ukryć, że faktycznie masę zadań związanych jest z kodowaniem, jeśli chodzi o kropkę. No i jeden z webinarów, które będzie można też tam znaleźć, jest webinar o dotcie, bo na pewno dostałyście do szkoły matę kropkową, tą, na którą ty tu skoczyłaś w połowie webinaru, która wygląda tak, próbuję sobie usunąć moje maziadło, ale mi nie idzie. Jeszcze nie dostałyście, były wysyłane na wiosnę, chyba że kończycie program i jesteście jakąś inną turą osób. To warto podpytać trenera, gdyby coś, bo ta mata kropkowa przychodziła razem z tymi albumikami z naklejkami dla dzieci. Więc taką matę musicie mieć w szkole. Ewa, to ja bardzo proszę, żebyś podpytała u siebie, czy właśnie gdzieś to się nie zapodziało, bo ona wbrew pozorom nie zajmuje sporo miejsca, a była wysyłana właśnie z tymi albumami dla dzieci, z tym Piekło Niebo, które dostawaliście do szkół, więc powinna być na stanie. No ile Was w programie realizuje Zaprogramuj Przyszłość? Ile w szkole osób macie w programie? No to akurat macie tą komfortową wersję, że faktycznie nie ma Was na tyle dużo, żebyście miały bardzo realnie duży konflikt o materiały. Natomiast w programie były szkoły, w których w jednej szkole brało udział na przykład 10 nauczycieli. No i faktycznie czasami, jeśli zajęcia były realizowane bardzo blisko siebie, no to czasami był konflikt interesów, jeśli chodzi o materiały. Więc ja myślę, że ta mata kropkowa faktycznie sporo może ułatwić, dlatego że na niej zrealizować masę rzeczy. Takich, których nie zrealizujesz na przykład na macie dłużej. Już jest przyjemność, że właśnie wrzucam ci link bezpośrednio do artykułu, który się pojawił na stronie przed dniem kropki. Natomiast już sobie przerzucę między innymi na tą wersję, ponieważ wy macie mat kropkową w takiej opcji 1,5 metra na 1,5 metra, 64 kropki. Ona jest do pobrania też ze strony Oswajamy Programowanie. I właśnie w artykule opisuje część gier i zabaw, więc można podesłać dziewczynom. Natomiast taką, którą ja osobiście bardzo, bardzo lubię, to wszelkie aktywności związane z kubeczkami. Kiedy rozkładamy na macie kolorowe kubeczki i prezentujemy dzieciom układy kolorów, na przykład wykonane na karteczkach, bądź mamy odne 4 kubeczki, bądź 5 do układania i odszukujemy układy znajdujące się na macie. Oczywiście nie muszą być to takie
wersje, jak tutaj, że to są tylko kwadraty, to mogą być też takie klocki, wiesz, jak klocki z Tetrisa, tego typu, bo jest wtedy nieco trudniej. Więc można w taki sposób podziałać. To się naprawdę pozytywnie sprawdza. I taką jeszcze jedną grą, którą śmiało polecam, to jest ta gra. Grałaś kiedyś w Samotnika? No właśnie, ja też grałam w Samotnika w wersji takiej drewnianej. Natomiast świetnie sprawdza się do tego mata i sam mechanizm, który tutaj panuje. Więc oczywiście możemy zastosować ten układ podstawowy, który mamy tutaj na macie. Ale ja grałam też w taki sposób z dzieciakami, że rozkładałam taką wersję kolorową jak tutaj. Wyciągałam po prostu jeden dowolny kubeczek. I nie było naszym celem, żeby zostało jak najmniej kubeczków, tak w sensie takim ambicjonalnym, ile zostało, tyle zostało, ale zwykle udawało się dość małą liczbę kubeczków pozostawić. I dodatkowo było na przykład zbieranie wariantów kolorystycznych. Przedtem nawet się tak zastanawiałam, czy na przykład takie rozwiązanie, w którym dzieci tutaj potajemnie losują, który kolor mają zbierać, by druga grupa, na przykład obserwując, odgadła na koniec, jaki kolor zbiera ta druga grupa, nie będzie takim dodatkowym urozmaiceniem. Sprawdza się naprawdę super. No i dodatkowo ta mata, ze względu na to, że mamy ten układ jednak 8x8, też się będzie fajnie sprawdzała do wszystkich tych aktywności, które wy miałyście na kubeczkach, typu ułóż tak, żeby się nie powtórzyły w pionie w poziomie, tak, żeby ustawiły się w jednym rzędzie, bo nie jest ona tak duża z perspektywy gabarytów, jak mata 10 na 10, to jest jeden argument. A drugi, ona jest dużo przyjemniejsza do tego przesuwania, dlatego, że te kropki znajdują się żeby. Co rozważasz, Ewa? Tak, to co widzisz teraz, słusznie ci przypomina symetrię. Otóż sobie narysowałam na prezentacji symetrię przedtem, omawiając inną zabawę i nie potrafię jej zmazać, bo w międzyczasie coś tu się zwiesiło. Natomiast tak, tu mamy samotnika, tu mamy grę na kolory, natomiast tu miałam mateczkę, a teraz mam symetrię. I ja też bawię się w taki sposób z dzieciakami, że wyznaczamy sobie właśnie tą symetrię i dzieciaki dokładają analogiczne w każdej ćwiartce kolejny element. Moje dziewczyny mówią, że to jest wtedy taka zabawa w koronki, dlatego że układa się te wzory, no i tworzy się na przykład jakąś serwetkę. Ale ja tak sobie myślę, że biorąc pod uwagę, jakie temperatury nas dopadły, w Krakowie już nawet grzeją, to świetnie się też sprawdzi jako projektowanie śnieżynek. Wystarczy nam białe kubeczki. Generalnie ta mata Dotta jest o tyle przyjemniejsza, że tak powiem, bo jest po prostu mniejsza. I te przestrzenie, które właśnie są między kropkami, sprzyjają takim łatwiejszym manewrom. Jednak klocki, które są w schemacie dłużej, generują trochę większy ruch i nie widać tej łączności czasami między kubeczki, jeśli układa się kubeczki. No bo jeżeli układa się kafelki i maty, to jakby inna działka. Natomiast ta jest świetna pod kubeczki. Sprawdza się idealnie, naprawdę. No i oczywiście można układać zwyczajny dyktando graficzne, znaczy zwyczajne i niezwyczajne. Ja z moimi pierwszymi jutro podejmuję wyzwanie układania dyktanda, potrzebujemy kota, więc będzie zaznaczony na macie pół, jeszcze go nie narysowałam do końca, ale będzie pół i będziemy dokładać przy użyciu rurek do picia elementy. Ja pracuję w szkole, obecnie klasa pierwsza, więc ja wykorzystuję. Natomiast bardzo często i testowałam tą matę bardzo intensywnie w tamtym roku na terapii pedagogicznej i na rewalidacji indywidualnej, właśnie ze względu na jej poręczność i na to, że można zabrać ze sobą szybciutko kubeczki. Zresztą, jeżeli masz też możliwość, prowadzisz zajęcia z terapii,
to zachęcam Cię do zapoznania się też z takim artykułem, w którym zbieram takie alternatywy zadań właśnie związanych z kodowaniem właśnie w terapii. Cześć Kasia, witaj, bo tam doskoczyłaś do nas w biegu. To zachęcam, żeby właśnie rzucić sobie okiem, ponieważ tak naprawdę wdrożenie dzieci od samego początku do tego, żeby te elementy pewnie, wiesz co, generalnie tak jak mówię, jeśli już dzieciaki są wprowadzone w pewien rytm i pracują, na przykład znają doskonale muchę, znają kod i robi, to na tych mechanizmach, które są w tych grach, tak naprawdę jesteś w stanie sobie podkręcić pewne rzeczy dodatkowo. I ja na przykład bardzo często bawiłam się z dzieciakami w sposób, przepraszam, że miałam wyklejoną na przykład, tylko miałam wyklejone kwadraciki na tablicy, tak jak tam będziesz widziała w artykule na zdjęciu. Ja przepraszam, że nie przełączam, ale boję się, że po prostu wszystko wyleci w kosmos. Bawiłam się tak, że miałam tylko układ 3x3, kolorowe kwadraciki. Bawiliśmy się w muchę tradycyjną. Dzieci kontrolnie, z całą klasą się można było bawić. Jak układaliśmy muchę, miały kubeczki w tych kolorach i wskazywały, gdzie w tym momencie znajduje się mucha. I na przykład miałam tak to zaplanowane, że układały sekwencje kubeczków z koloru, wychodziło na przykład czerwony, zielony, żółty i nam i odkrywały tam w kodzie, w szyfrze, który kolor odpowiada jakiej literce i dodatkowo na przykład odszyfrowywały temat dnia, więc można to wplatać w takiej formie. Do tej pory realizowałyście zajęcia w formie 1,5 godziny, więc troszkę inne zadania stały przed Wami. Natomiast teraz możecie i zachęcam do tego, żeby faktycznie wplatać to jako uniwersalną treść podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, już nie wymagającej realizacji 1,5 godzinnej, ale 15 minut, 20 element, bo chodzi o to, żeby dzieci funkcjonowały w tych analogiach, w tych zależnościach, które są, żeby mogły faktycznie sobie z tym podziałać i poodkrywać. Zresztą gry Dąbrowskiego, o którym wspominałaś, sprawdzają się genialnie. Tam te układy liczb, które można, zresztą jeśli masz, a pewnie masz gry matematyczne, część pierwszą i część drugą, to pewnie sama wiesz, że to jest po prostu taki potencjał na matę, że to jest nie do opisania. To jest gotowiec, to jest coś, co po prostu wyciągasz pierwszego lepszego dnia i działasz. Karty, kostki, rewelacja. Do tego, nie wiem, czy robiłyście na szkoleniu, jeśli nie, jest taka gra, dziewczyny bardzo często też porównują jak komórki do wynajęcia, właśnie to można grać zarówno na kratownicy, jak i na kropkach. Zabawa polega na tym, że wyrzuca się kostką i zaznacza się tyle pól, ile się wyrzuciło na kostce, zajmując przestrzeń jak największą, załóżmy w swoim kolorze. No właśnie, więc dokładnie tak samo można sobie podziałać na tej macie kropkowej i to wykorzystać. No i oczywiście gry Dąbrowskiego zawsze i wszędzie. Natomiast jeśli szukasz jeszcze jakiejś takiej inspiracji do tego, co można zrobić, jeśli chodzi o matematykę, bo widzę, że to jest taki obszar, który Cię interesuje, to między innymi poczynię taką kryptoreklamę, ale na stronie mBanku można jest taka wydana książeczka Matematyka to potęga, w której są świetne teksty matematyczne, ukazujące matematykę w takim aspekcie praktycznym i życiowym. To jest książeczka taka bezpłatna do pobrania, ją się odbiera w siedzibach mBanku. Niedawno jeszcze były, więc można sobie zaglądnąć. To jest taki jeden materiał, który warto sobie gdzieś tam na półeczce mieć. Natomiast dodatkowo jeszcze takimi książkami, które na pewno się sprawdzą w kontekście, jak będziesz zaczynała za rok w klasie pierwszej, ale również sprawdzą się w klasach 1-3, czyli Hello Ruby. Hello Ruby, wersja jasna, niebieska, gdzie mamy pracę na instrukcjach, na analogiach, i Hello Ruby, wersja granatowa, co się znajduje we wnętrzu komputera. To może być naprawdę ciekawa alternatywa do wykorzystania podczas zajęć komputerowych z dzieciakami. Hello Ruby, ja piszę nazwę tutaj. Hello Ruby. Więc faktycznie jest gdzie tego połapać. Dodatkowo dziewczyny, powtórzę, zaprogramuj przyszłość, w zakładce pobierz materiały,
są zebrane scenariusze, są zebrane informacje i do tego jest między innymi niepodręcznik, który dostawałyście w szkołach, w którym są w sposób taki narracyjny wprowadzone zabawy, które znacie, czyli między innymi mucha, wprowadzona w formie opowieści, bajki, więc może to nadać pewien ton, pewien sposób pracy z dzieciakami podczas zajęć, a nie być wplatany jako taki suchy fakt. Więc faktycznie to jest materiał, który można upowszechnić. Pojawiam się i znikam. Który warto wykorzystać. Hello Ruby. Może można się uśmiechnąć do pani w bibliotece, czy przypadkowo na przykład nie chciałaby zakupić do biblioteki. Na stronie koduj.gov.pl. Także tam, gdzie można pobrać między innymi karty Kodi Robi. Och, Ewa mi uciekła w międzyczasie. Kasiu, a czy ty mnie słyszysz? Może masz jakieś pytania dotyczące wcześniejszej treści? Halo Kasiu, jesteś? Chciałabym jakoś pomóc. Być może odbiegłaś gdzieś od komputera. Wybiegasz teraz wszędzie. To ja jeszcze powtórzę tak finalnie na koniec, że po programie zachęcamy do tego, żeby w tym roku włączać się aktywnie w inicjatywy związane z kodowaniem, takie jak Code Week, godzina Code Week w październiku, godzina kodowania w grudniu, Scratch Day na wiosnę. Wszystkie wydarzenia dokładnie po wpisaniu w Google do odnalezienia. Można dodawać wydarzenia, tworzyć różnego rodzaju inicjatywy związane z kodowaniem. Zachęcam do zapoznania się z tym tematem. Ciężko jest mi powtarzać trzeci raz to, co było powiedziane wcześniej, więc powiem tylko, że na stronie, na kanale naszym na YouTubie, na Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania można odnaleźć wszystkie webinary Mistrzów Kodowania, w których można dokładnie zapoznać się z treściami, które były do tej pory omawiane, rozłożone bardzo na takie drobne części, więc jeżeli będziesz szukała jakiejś inspiracji, pomysłu, to warto tam zaglądnąć. Natomiast Kasiu, zbliża się taki czas też przerwy, którą mamy w webinarze, bo my działamy od godziny 17. Gdyby pojawiły Ci się jakieś pytania, to ja to cały czas jestem i czytam, więc zachęcam do tego, żebyś napisała coś na czacie, jeśli będziesz, być może coś mogę powtórzyć i jeszcze tutaj podziałać, więc jeśli coś się pojawi, wpisuj proszę na czacie, to ja faktycznie opowiem, może jakieś zagadnienie stricte związane z kodowaniem, programowaniem się interesuje, natomiast jest mi ciężko w momencie, kiedy nie będę wiedziała, jaką masz grupę, co ewentualnie zrealizowaliście, odnieść się konkretnie do Twoich oczekiwań, więc w wolnej chwili napisz na czacie, co Cię interesuje, jestem do dyspozycji do 21, odpowiadam na wszelkiego rodzaju pytania, natomiast teraz mam chwileczkę przerwy, więc chwila na odsapkę na zrobienie kawy. W międzyczasie przeczytam pytania i potem może.